29 listopada w sali konferencyjnej Cieszyńskiego Kampusu odbył się panel dyskusyjny pod tytułem Jak żyć? Zorganizowany w ramach działań profilaktyki zdrowia psychicznego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. Dzisiejsze wydarzenie ma niesamowity charakter. Zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji pracujących z rodziną oraz młodzież na panel dyskusyjny, który jest kontynuacją zeszłorocznego panelu na temat tego właśnie, jak żyć. I odpowiedzi na to pytanie będziemy dzisiaj poszukiwać. Myślę, że przez te 4 godziny bardzo, bardzo owocnie mamy fantastycznych prelegentów i ekspertów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologa, panią Agnieszkę Tobiczyk-Teper. Mamy Wojciecha Piszczka, psychoterapeutę, pedagoga, pracownika Ośrodka Nadzieja w Bielsku Białej oraz mamy profesora Marka Uglorza, który pracuje z młodzieżą w tematyce kryzysu. Natomiast każdy rok pokazuje nam, że tematyka jest cały czas bardzo potrzebna. Stąd taka forma też panelu dyskusyjnego, właśnie żebyśmy mogli połączyć profilaktykę, edukację, ale też takie właśnie tworzenie relacji, bycia blisko, no i uczenia przede wszystkim też i młodych osób takiej pierwszej pomocy w kryzysie emocjonalnym. Bo pierwsza pomoc jest zawsze ma największe prawdopodobieństwo udzielenia prawidłowego ratunku, tak? Albo później przekierowania dalej do specjalisty. Natomiast to, co spotyka nas na tu i teraz, jest zawsze w zasięgu naszego działania. Wystarczy mieć wiedzę, odpowiedzialność, trochę pokory i też taką uważność na drugiego człowieka. Organizatorem tego panelu jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Wydziale tutaj Cieszyn. To, co nas bardzo cieszy, to wydarzenie zostało objęte patronatem starosty powiatu cieszyńskiego, pani Janiny Żegan, patronatem właśnie Uniwersytetu Śląskiego i tego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Patronatem objęte to wydarzenie zostało również przez Radio Katowice. No i mamy przyjemność gościć właśnie portal ox.pl, co bardzo nas cieszy, ponieważ no media są też tym podstawowym nośnikiem informacji, a ta dzisiejsza informacja jest bardzo ważna, bardzo aktualna, no i konieczna do podania dalej. Cel dzisiejszego spotkania to przede wszystkim integracja wiedzy naukowej, rzetelnej w oparciu o doświadczenie profesjonalistów, specjalistów, którzy działają w obszarze właśnie uzależnienia, wsparcia psychologicznego, psychicznego dzieci i młodzieży. Są dzisiaj z nami tutaj w murach Uniwersytetu Młodzież Szkół Ponadpodstawowych, specjaliści, dyrektorzy, pedagodzy, wszystkie osoby, którym na sercu leży właśnie dobrostan psychiczny współczesnej młodzieży. Jesteśmy nie bez powodu właśnie w murach Uniwersytetu, ponieważ my od lat kształtujemy właśnie w kierunkach pedagogicznych. Zatem dla nas jest to istotne, aby właśnie w tym miejscu prowadzić taki dialog i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyniesie wiele korzyści i zostaną wysłani młodzi, dostaną odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Moja część będzie poświęcona uzależnieniom. Pracuję od 12 lat w ośrodku stacjonarnym z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnej. I będzie to przestrzeń na to, żeby młodzi mogli zapytać o to, co się wiąże z uzależnieniem, jak sobie z tym radzić, jakie są przyczyny, może czasem nie wiem, o co zapytają, ale mam taką gotowość też, nadzieję, że będzie to też taka przestrzeń na rozmowę, na dyskusję, na to, żebyśmy mogli w takiej przestrzeni bezpiecznej rozmawiać. W Cieszynie jest kilka miejsc, to też w zależności, co to jest za uzależnienie, jak to działa. Na pewno stowarzyszenie Być Razem, na pewno jest też poradnia. Można w różnych miejscach, są też miejsca gdzieś tam pobliskie, Bielsko, Czechowice. Czechowice się specjalizuje w swojej poradni z uzależnieniami behawioralnymi, także tych miejsc jest trochę. Na portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.